Witam Państwa w Ratajskim Firtlu Kultury. Dzisiaj w naszym programie nie zabraknie relacji z imprez plenerowych. Odwiedzimy również Teatr Polski i powiemy nieco o zaczynającym się lada chwila Festiwalu Malta. Zapraszam. Sposób na spędzenie gorącej niedzieli? Okazuje się, że zdaniem wielu mieszkańców naszej dzielnicy warto pójść na festyn osiedlowy. 11 czerwca na Orła Białego było rodzinnie nie tylko z nazwy festynu, ale jak co roku dopisała także frekwencja. Zdaniem najmłodszych uczestników warto przyjechać na festyn nawet z daleka. Jeżeli ktoś na przykład jest spoza Poznania albo z innych poza miast, można tu przyjechać, na przykład gdzieś do hotelu się zameldować i tutaj korzystać z tych atrakcji. No bo przecież atrakcji każdego roku jest coraz więcej, przede wszystkim tych scenicznych. Dzisiaj gro kapela, nic nosa nie zadziera. Oprócz specjalnego bloku tematycznego dla dzieci, gdzie były występy taneczne, jest spektakl teatralny. Mamy również blok dla całych rodzin. Jest blok biesiadny z kapelą biesiadną z Śledzioki oraz z Gwarą Poznańską. A kończymy festyn znanymi greckimi przebojami w wykonaniu zespołu Dimitri Zorbas. Podczas festynu czas można było spędzić także aktywnie. Były dmuchańce, zabawy sprawnościowe i oczywiście szachy. Dominika Stochniałek, wielokrotna uczestniczka Mistrzostw Polski, złota medalistka Mistrzostw Wielkopolski w Królewskiej Grze, pokazywała chętnym podstawowe zasady, nam opowiadała, dlaczego warto zasiąść do szachownicy. Szachy przede wszystkim wspomagają koncentrację. Kiedy gramy partię, musimy się dokładnie skupić. Pomagają też w logicznym myśleniu, co się często przekłada na matematykę, gdy musimy przewidywać ruchy przeciwnika do przodu. Też pomagają ogólnie w nauce, ponieważ nawet w szachach trzeba się nauczyć różnego rodzaju debiutów, czyli rozpocząć partii, co także pomaga w pamięci. Dobry szachista potrafi zagrać nawet kilka partii w głowie, nie patrząc na szachownicę. Podczas festynu można było nie tylko się zrelaksować, zjeść coś ciepłego i wspólnie się pobawić, ale także przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy. Chcemy pokazać mieszkańcom Rataj, że udzielanie pomocy nie jest takie straszne, nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Są to bardzo proste czynności ratujące życie. Chcemy uświadomić, że oprócz tego, że mamy moralno-etyczny obowiązek udzielenia tej pierwszej pomocy, mamy też obowiązek prawny, także udzielamy tutaj ludziom wskazówek, porad, jak się zachować w takich standardowych sytuacjach, które mogą ich spotkać wszędzie, tak? W domu, w pracy, na ulicy, żeby nie odwracać się od poszkodowanego, tylko pomóc. Każdy z nas w końcu kiedyś może być w roli poszkodowanego. Dom Kultury na Pięterku już zapowiada kolejną edycję festynu w przyszłym roku. A teraz zaglądamy na osiedle Polan. Jak zawsze imprezowanie na Polanie w czerwcu, tutaj przed Domem Kultury Polan 100, musi się odbyć, więc właśnie się za naszymi plecami odbywa pokaz baniek mydlanych, ale to na pewno nie wszystko, co się dzisiaj tutaj będzie działo. No działo się już tutaj trochę i jeszcze się dużo będzie działo. Mamy tutaj wóz ze straży pożarnej, można tam zajrzeć do środka, porozmawiać ze strażakami, przybić piątkę. Oprócz tego są dwa bardzo fajne kucyki, dużo dmuchanych atrakcji, a przed nami jeszcze mamy zaplanowany pokaz modelowania baloników, będzie przedstawienie, będą różne konkursy, także dzieje się dużo. Było też dużo sportu, my teraz Państwa zabierzemy na taką wyprawę po atrakcjach tego festynu. Jeśli najmłodsi uczestnicy festynu lubią piłkę nożną, to podczas imprezowania na Polanie nie mogli narzekać na brak atrakcji związanych z tym właśnie sportem.
ale coś dla siebie znaleźli również miłośnicy sportów samochodowych w wersji mini. Pojawiły się również sporty walki w odmianie dalekowschodniej. Żeby zostać zapaśnikiem sumo, trzeba sporo ważyć, ale jest sposób nawet dla tych, którzy nie zdążyli przytyć. Walki w specjalnych kaftanach cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek. Są dwie bardzo wojownicze dziewczyny, za chwilę się przebiorą w te kostiumy. I co was skłoniło do tego, żeby walczyć tutaj na festynie? Przede wszystkim uwielbiam walkę. Uwielbiasz walkę, tak? Ale nie boisz się, że przegrasz? Nie. A ty dlaczego chcesz walczyć z koleżanką? Bo dla mnie to zabawa. Sumo? To jest fajny sport? Tak. Co takiego jest fajnego tutaj? Że można kogoś uderzyć i to nie boli. Jak ci się podoba na festynie? No ogólnie jest fajnie. A co jest najfajniejszego? Chyba właśnie ta walka. A teraz proponujemy kontakt ze sztuką nieco bardziej subtelną niż sztuki walki. Na festynie wystąpiły dziewczynki, które chodzą do Domu Kultury Polan 100 na zajęcia baletowe. My odwiedziliśmy je podczas jednego z treningów. Do czerwcowych pokazów małe baletnice przygotowywały się cały rok. Dziewczyny muszą się nauczyć, się układów, nauczyć się francuskich nazw i ćwiczeń, rozciągają się, żeby jak najpiękniej zaprezentować się na koniec roku przed rodzicami, przed szerszą publicznością na festynie. Dziewczyny przez to uczą się takiej otwartości, niewstydzenia się, pokazywania komunikacji z otoczeniem, która ich ogląda, żeby się nie krępować, nie wstydzić, a jednocześnie przedstawić to, co potrafią zrobić. Mamy dwie grupy tutaj dziewczynek, taneczne. Pierwsza grupa to jest 4-latka. Dziewczynki muszą mieć 4-latka, żeby zacząć tą ciężką pracę i żeby skupić się, żeby potrafić cokolwiek zrobić, a 4 do 5,5, a druga grupa to już są starsze dziewczynki, czasami są to dziewczynki, które już przychodzą drugi, trzeci rok na zajęcia, mniej więcej do 7, czasami nawet do 8 roku życia, bo dziewczynki bardzo chcą zostać z nami, dalej współpracować, także nawet do 8 roku życia. W czasie wakacji tancereczki mają przerwę, a wszystkie chętne dziewczyny Beata Drak zaprasza na zajęcia baletowe już od września. Kiedy dzieci i młodzież z Rataj stają na wielkiej profesjonalnej scenie, jest to zawsze rzecz godna odnotowania. Tym razem na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu w poniedziałek 5 czerwca poznańska publiczność mogła podziwiać musical Kapelutki, czyli Rzecz o Szczęściu. Przygotowało go Studio Talentu przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, które do współpracy zaprosiło także dwie ratajskie szkoły, 20 z osiedla Rzeczypospolitej oraz zespół szkół ogólnokształcących nr 4 z osiedla Czecha. Kapelutki to muzyczno-teatralny kolaż złożony z artystycznych dokonań młodzieżowych zespołów. Nam udało się z młodymi artystami porozmawiać tuż przed podniesieniem kurtyny, a pytaliśmy między innymi o to, czy radzą sobie z tremą. Ja sobie nie radzę. Znaczy, nie, no jakieś trzeba, ale... Staramy się nie myśleć o tym, że tam jest tak duża publiczność i że czeka nas coś takiego wielkiego w sumie. Na szczęście jest przyciemnione, więc to aż tak źle nie jest. Nie widać skupiamy publiczność. Się na tym, żeby zagrać dobrze, niż na tym, ile osób nas ogląda i że coś nie wyjdzie i będą to widzieć. Ta atmosfera jest taka fajna, taka gorąca i człowiek się otwiera na nowe możliwości. Panuje nieco inna atmosfera niż kiedy przedstawienia są organizowane w szkolnym teatrze, gdzie miejsc jest mniej, wszystko nie jest aż takie eleganckie i oficjalne. Niektórzy na scenie Teatru Polskiego stanęli po raz pierwszy, inni wielki sceniczny debiut mieli za sobą już wcześniej, ale wszystkim bez wyjątku gratulujemy odwagi i talentu.
już w piątek 16 czerwca rusza Festiwal Malta. Oficjalne otwarcie tegorocznej edycji będzie miało miejsce na placu Adama Mickiewicza. W piątkowy wieczór o godzinie 19 wyruszy stamtąd rowerowa parada muzyczna. Autorem tego projektu jest Luke, czyli Łukasz Rostkowski, jeden z najbardziej znanych raperów i beatboxerów w Polsce. 100 muzyków, członków różnych orkiestr oraz rowerzystów Poznania i Wielkopolski przejedzie ulicami miasta na specjalnych rowerowych platformach. Ich celem będzie Plac Wolności, gdzie odbędzie się inauguracyjny koncert. Na placu ruszy także, jak w poprzednich latach, generator Malta, którego zadaniem jest włączanie mieszkańców Poznania w różne działania artystyczne i nie tylko. W ramach generatora warto wspiąć się na szczyt kilku najwyższych budynków miasta. W tym roku niespodzianka dla poznaniaków. Będziemy mogli zobaczyć widok z dachu nowo powstałego Bałtyku, ale będziemy też otwierać przestrzenie, które są pustostanami. Na przykład w bunkrze na Taczaka będziemy czytać w ciemnościach. To znaczy aktorzy, poznańscy aktorzy wspólnie z wrocławskim wydawnictwem Rita Baum z noktowizorami będą czytać historie, bardzo trudne historie migrantek i uchodźczyń zebrane przez International Women's Space, czyli taką berlińską, a właściwie międzynarodową organizację. Tym razem artyści Festiwalu Malta nie dotrą ze swoimi działaniami do naszej dzielnicy, ale Fundacja Malta zapewnia, że o Ratajach nie zapomina. Najpewniej już jesienią tego roku rozpoczniemy działania i takie drobne interwencje właśnie w przestrzeniach blokowisk w ramach Akademii Miasta. To taki społecznie zaangażowany program edukacyjny dla aktywistów, animatorów, artystów, architektów. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku w trakcie generatora już jakby uda nam się te przestrzenie, jakby tymi przestrzeniami zainteresować mieszkańców Poznania, na przykład centrum. Może odwrócimy sytuację i tym razem mieszkańcy Śródmieścia będą odwiedzać blokowiska. Tegoroczny Malta Festiwal potrwa do 25 czerwca. Jeżeli pogoda w czasie wakacji będzie taka jak dzisiaj, to zapowiadają się super obozy w Gościraju. A skoro mowa o Gościraju, to jest ze mną druhna Małgorzata Marcinkowska, która zaprasza wszystkich właśnie na obozy do letniej stanicy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Bardzo mi miło. Tradycyjnie piękny maj, piękna pogoda, na którą długo czekałam, żeby do Państwa dotrzeć do domów z zaproszeniem do tych naszych najmłodszych mieszkańców, a to w wieku od lat 6 do lat 16. I co przygotowaliśmy może? Przygotowaliśmy tradycyjnie 4 turnusy, 12-dniowe 3 turnusy i czwarty, taki turnus specjalny, tak nazywamy, szczególny, ja bym nawet powiedziała, a mianowicie skierowany jest dla wszystkich, którzy pojadą po raz pierwszy sami, bez mamy, bez taty, bez cioci, bez babci. Po prostu sami, licząc na kolegów, koleżanki, które na pewno będą w trakcie obozu poznawane. Gościraj to nie tylko wypoczynek dla dzieci. Od 11 do 20 sierpnia w stanicy będą trwały otwarte wrota. To czas, kiedy nad jezioro Gostomie mogą przyjechać wszyscy chętni, zwłaszcza ci lubiący wypoczynek blisko natury. Czysta woda w jeziorze, piękne lasy dookoła. Państwo, którzy oglądają ratajską telewizję kablową, już trochę Gościraj znają, bo my z naszą kamerą jesteśmy tam co roku. Ale powiedzmy druhno, że to są obozy nie tylko dla harcerzy, tylko dla wszystkich dzieci. Ja bym powiedziała, że kiedyś jak to się zaczynało w 89 po raz pierwszy przyjechały dzieci, jak mówiliśmy, cywilne, czyli nieumundurowane, to teraz jest więcej tych nieumundurowanych niż tych umundurowanych, ponieważ no, mnie jest to smutno powiedzieć jako harcmistrzyni harcerskiej, że no, nas jest zdecydowanie mniej, nie mniej mundury widać, życie obozowe toczy się prawie metodyką harcerską, natomiast cywilizacja też jest. No, mamy w razie czego co robić, bo i ping-pongi są, i tenis stołowy, i trampolina, czego na obozach harcerskich nie mamy. Natomiast tutaj dostosowany jest program
Ja tu zawsze mówię do rodziców, to jest trochę obozu harcerskiego, jednak są te służby, są te warty, jest to ognisko, uczymy śpiewać, pląsać, ale również jest cywilizacja. No, jedziemy do miasta, właśnie, jak już mówimy, że wyjeżdżamy, to wszyscy już wiedzą, starzy bywalcy, że jedziemy zawsze na całodniową wycieczkę autokarową. W tym roku na prośbę wielu uczestników znowu jedziemy do podziemi, będziemy w nietoperku popularnie zwanym i będziemy chodzili tymi podziemiami tych powojennych bunkrów. Na koniec jeszcze najważniejsze pytanie, co zrobić, żeby pojechać do Gości Raju? Gdzie się zgłaszać, do kiedy i co trzeba zrobić? Jest XXI wiek, ja też musiałam się dostosować i w tej chwili na naszej stronie gościraj.pl jest pakiet. Tak zatytułowana zakładka, tam wchodzimy, proszę Państwa, drukujemy kartę kwalifikacyjną, regulamin uczestnika, oświadczenie rodziców, jak również szczegółową informację, jak przygotować do wyjazdu z nami, oczywiście jak zapłacić za pobyt dziecka na obozie, jak również opisowy, taki ładny, napisałam, co tam robimy szczegółowo właśnie o wycieczce, przypomnienie terminu, żeby nikt nie zapomniał. Także to wszystko jest gościraj.pl. Oczywiście można dzwonić, proszę o umieszczenie naszych telefonów, a w skaucie na osiedlu Piastowskim 101 czekamy od 16 do 19 na Państwa i telefonicznie jesteśmy dostępni. Praktycznie ja już dzisiaj od 7.10 udzielałam i zapisywałam, także właściwie dostęp jest i pojawiły się plakaty na klatkach schodowych. Wkrótce będzie artykuł w naszej Gazecie Ratajskiej. No i oczywiście pokaże się w Ratajskim Fertlu Kultury. Dzisiaj w Ratajskim Fertlu Kultury to już wszystko. Na kolejne wydanie naszego programu zapraszam premierowo we wtorek 20 czerwca o 16.30. Do zobaczenia.